Siemanko, z tej strony Mefi, witam was w moim kolejnym filmiku i dzisiaj omówienie naprawdę grube, dużego update'u. Znaczy on nie jest aż taki duży, chociaż w sumie 1,5 giga chyba miał, z tego co pamiętam. Jeszcze był potem drugi update, jakiś taki 95,8 mega. W każdym razie update ma zmiany, których może nie ma giga dużo, ale po prostu no to jaki jest wpływ tych zmian jest gigantyczny i być może to jest, jeśli tego nie cofną, to będzie jeden na pewno z najważniejszych update'ów w historii, nie tylko tam ogólnie CSGO czy CS2, ale ogólnie całego CS-a, historii CS-a. Ale nie jestem w stanie tego wszystkiego po kolei jakby tak powiedzieć, więc niektóre rzeczy, więc musisz zobaczyć całe, bo niektóre rzeczy ważne będą pewnie nawet na końcu. Więc tutaj mamy update note, jeszcze był drugi update, do którego update note'ów się nie da znaleźć, ale tym się jakby nie przejmujcie, bo ja spodziewam się, co tam było. W każdym razie, jeszcze takie info na porządku, sorry, że jak za dużo info na start, ale myślę, że do tego filmiku po tytule, który będzie dosyć specyficzny, wiadomo, to będzie przyciągniętych dosyć dużo osób, którym wszystko nie pasuje, którzy na wszystko narzekają i tak dalej. To nie jest tego typu filmik, podejście jest inne, tym bardziej ogólnie moje podejście jest inne i do życia i tak dalej. Ja się raczej do wszystkiego przyzwyczaję i dostosuję. Natomiast to jest taka kwestia, że faktycznie, no do tego też się przyzwyczaję, ale to jest tak samo jakby na przykład komuś uciąć rękę i powiedzieć, że no się do tego przyzwyczai tam za parę lat. No oczywiście, przyzwyczaj się, nie? Będzie mu się tam jakoś tam w miarę normalnie żyło, nauczy się, ale jeszcze to będzie to samo jak mieć dwie ręce? No nie, i tutaj jest tak samo, więc myślę, że tutaj część z tego da się do tego będzie przyzwyczaić, ale jeśli tego nie cofną, to po prostu będzie jeden wielki kołp, bo do ograniczenia bindowego, do niemożliwości egzekwowania konfigu i tak dalej, no to nie jest kwestia przyzwyczajenia, kurde, to jest dziwna zmiana. Ale zanim przejdziemy do filmu, to krótka reklama strony SkinCantor. Ten serwis może się przydać każdemu, kto chce sprzedać jakieś swoje niepotrzebne, tańsze skiny z CS-a i dostać hajs od razu, na przykład na PayPala, bez procedur potwierdzenia tożsamości i czekania, aż ktoś kupi naszego skina. No i żeby skorzystać ze SkinCantora, wystarczy zalogować się przez Steam, podać swój trade URL i można już wybierać skiny do sprzedaży. Jeśli chodzi o metody płatności, to różnią się prowizjami i minimalnym progiem wypłaty, np. PST, giftcardy i niektóre krypto nie mają żadnej dodatkowej prowizji, a PayPal ma stałą opłatę 10 zł plus 3% prowizji od transakcji, więc takie drobniejsze skiny być może lepiej by było wymienić na PST lub giftcardy do różnych popularnych serwisów, np. Netflixa albo Spotify. Więc ja sobie tutaj wybieram jakiegoś skina i użyję PayPala, dodam, że do sprzedawania kod za 1000 zł takie strony raczej nie służą. No i dalej w tym momencie używacie kodu Mefiu, ja nie używam, bo ja swojego kodu nie mogę użyć, ale wy dzięki temu dostaniecie 5% więcej hajsu, a kod nie ma limitu użyć. Tutaj na dole macie wszystko dokładnie wyliczone, potem akceptujecie trade'a, no i po chwili macie hajs. To tyle, link do SkinCantora macie w opisie i już wracamy do filmu. I podkreślam, mówię po kolei, a nie od najważniejszych, więc no to akurat jest mało ważne, ale tutaj te traffic optimizations, być może warto sobie zdało sprawę po tym, na przykład jeśli widzieliście filmik Maxima, który mylnie wyciągnął wnioski z tego Wiresharka, że 128 jakby tick, że 128 pakietów jest wysyłanych, a po prostu chodziło o to, że jest ograniczenie jakby wielkości tego, czy raczej długości tego pakietu, ja się na takie rzeczy nie znam, ale po prostu jest ograniczenie długości i to musi rozdzielać na dwa pakiety i drugi pakiet jest po prostu wysyłany zaraz po tym pierwszym, kilka tam milisekund, czyli w praktyce jakby są wysyłane 64 pakiety. I być może Valve jakby zdając sobie sprawę, ile tych danych jest, no to jakby zmniejszyło to i być może teraz, gdyby Maxim to zrobił, ja mi się nie chcę wybierać Wiresharka, być może by wyszło, że już teraz są faktycznie nie podwójne pakiety, ale tylko jakby pojedyncze 64 razy na sekundę. Druga rzecz już jest ciekawsza, shooting random seeds are now correctly synchronized between server and client code. To chodzi o to, że właśnie teraz nie mogę tych komend, zasrany, musiałem wszystkie komendy, irytuje mnie to już, bo będę musiał wszystko za każdym razem ręcznie, albo jakieś makra się znajdę. Już teraz widzicie. Oj. Implikacje, że tak powiem. W każdym razie, pamiętam taką charakterystyczną sytuację z mojego filmiku, gdzie strzeliłem zaraz przy ścianie, na krawędzi tutaj, przez smoka i trafiłem gościa tutaj, nie? Gdzieś tam przez smoka. I pamiętam, tam było milion łapek w górę pod komentarzem jakimś, o CSGO popsuty, nawet nie było, że skania, zamiast taki facepalm. No bo przecież chodzi o to, że CSGO client side wygląda inaczej niż server side, nie? Więc jakby to, że strzeliłem tutaj i było widać dziurę na ścianie, to było tylko jakby na moim powie, a serwer miał to delikatnie inaczej. I jakby ta kula nie leciała wcale na serwerze na ścianę, tylko tam parę pikseli inaczej. I to jest dobre, w sensie chodzi o to, że ta rozbieżność wynika z tego, że jakbym dał weapon spread, czy tam show accuracy, nie, to by był narysowany ten kwadrat niedokładności, nie, więc tutaj właśnie to jest to, że ten random seed jest teraz na serwerze inny i client side inny. I to jest kluczowe, po to, nie po to, żeby klient tutaj, w sensie gracz, żeby mu inaczej kula trafiała niż na serwerze, bo z tego nie ma korzyści, tylko chodzi o to, żeby cheaterom po prostu uniemożliwić modyfikowanie po prostu spreada, żeby jakby klient, to co dostaje klient, było inne od tego, co jest na serwerze. Nieważne, to być może ważne, ale nikt tego nie zauważył, nawet ja też nie, więc skoro z tego naprawiłem, to dobrze. Bomb code, no to też widziałem, nic ważnego. Fixed, o.
To ok, Fixer Animations, no to dobra, rozumiem, że każda animacja nie może być rare. Aha, mój ban na Tigla. No nic nie działa, kurde. Tragedia, tragedia, każdy inspekt Tigla był Co jest, jak to naprawione? O nie, to po prostu miałem farter, za pierwszym razem trafiłem. A normalnie to było tak, że każdy inspekt Tigla, ale to jest ciągle popsute, bo nie da się od razu, jak się wyciągało broń, dało się od razu inspekt. A teraz widzicie, spamuję, to jest ciągle, to nie jest ciągle to CSGO. Dopiero w tym momencie. No ale ten rel i tak się dosyć często robi z tego co widzę. Prawie że połowa mi się zrobiła, kurde, rel. Ale zgaduję, że to jest po prostu kolejny krok CSGO, żeby casualom dać więcej radości z rel animations, żeby były częstsze. W każdym razie, to jest bardziej tutaj ciekawe, ponieważ nie można było robić inspect, reload, inspect, reload. Ja to miałem specjalnego bina nakręcenie karambitem, który miałem pod jednym klawiszem, który teraz i tak nie będzie działał. Ale w każdym razie, robimy teraz inspect, reload. No jak widzicie, nie wygląda to jak takie... Wiecie o co chodzi, nie? To, ja to mam default kosę, bo to jest konto od widza. Trzeba dopiero jakby poczekać chwilę i dopiero wtedy reload. Ale to i tak trzeba zrobić cyk, cyk, cyk. No to nie jest to samo, to nie jest to samo. Widzicie, to jest zbugowane, to nie jest ten sam inspekt. Nie mogą tego zrobić tak jak to było, kurde, chyba nie potrafią, skoro już próbowali. Ale to nie jest ten sam inspekt kosy i nie da się przede wszystkim ciągle. Najfajniejsze było, oczywiście można zrobić inspekt i ciachnąć. To jest spoko. O, ciach, to jest spoko, dalej się tak da robić, nie? Ale zaraz po wyciągnięciu dużo czasu musi minąć, zanim ten inspekt da się zrobić, no i mnie to irytuje, bo to jest taki, wiecie, taki fajny, po prostu, nie wiem, nawyk przyjemny, dużo graczy sobie macha tak kosą i tak dalej, nie? Ale może to jeszcze oczywiście poprawią. Kolejna rzecz, naprawiono komendę na WH. Co ciekawe, ten update umożliwił włączenie innej komendy na WH, ale update kilka godzin później, ten drugi, który był, do którego nie było update notów, tą komendę usunął. Obecnie nie ma żadnej znanej komendy na WH, prawdopodobnie już żadna nie zostanie znaleziona, ale kto wie. Jeśli oglądaliście moje filmiki, to pamiętacie sytuację, ja pokazywałem nawet tutaj, nie? Jest smoke, tu dajemy nade'a i tutaj nade rozwalał ten smoke za ścianą. A teraz już się to nie dzieje. Ja właśnie to, ten bug, wysłałem do Valve w e-mailu. To jest akurat taki bug, który widziałem, więcej osób zauważało, więc być może było więcej e-mailów, tak bym zakładał. Ale kto wie, być może to właśnie dzięki mnie ten bug został usunięty, chociaż nie wiem jak dużo osób wysyła bugi. Kolejna rzecz, usunięto kolizję pomiędzy ciałami, ale jest za to teraz nowa komenda, która chyba wymaga SVCheats. W każdym razie to nie jest jakoś super ważne, ale czasami no jest to jakaś tam różnica, nie? Że przykład dwie osoby zginą jedna na drugie, to te ciało jakąś taką górkę uformuje i być może zasłoni bardziej widok. Uważam, że to faktycznie może by był problem, jeśli chodzi o aspekt competitive. W jakichś tam sytuacjach może by to bardziej przeszkadzało niż pomagało, a jak ta kolizja jest wyłączona, to po prostu dwa ciała się przenikają i nie zasłaniają już tak bardzo, nie? To jest mało ważne, trajectory preview dla decoyów mało ważne. O! I to jest dobre, nie? Improved behavior picking of weapons with the use key, no to jest naprawdę super. Pamiętacie, jak oglądaliście moje gameplaye z tego CS2 ostatnie parę dni, to pamiętacie, o, teraz to siada, kurde. O! A tu jest za daleko chyba. Nie, działa to bez problemu, myślę. Wydaje mi się, że działa to naprawdę teraz całkiem spoko. O! Ale na pewno jest milion razy lepiej, na pewno milion razy lepiej, a być może jest tak samo jak to było w CSGO. Tego nie jestem w stanie ocenić, ale nie czuję teraz żadnego problemu, więc faktycznie wydaje mi się, że to zostało naprawione. Buy menu and scoreboard allow movement, czyli jak mamy tutaj buy menu, nie, tutaj to wcześniej nie można było ruszać, jeszcze się tam coś innego bugowało, teraz można, widzicie, ruszam, chodzę się na boki, oczywiście myszką się nie da. Następna rzecz, team intro, no wiecie jak wygląda team intro, nie? Tak wygląda, a nie, bo to jest warm-up. Tak wygląda team intro, tutaj się nie dało gadać, ale często właśnie już chciałem coś gadać, hello i tak dalej i patrzyłem, się zastanawiałem, kurde, słychać mnie czy nie, ale potem skapnąłem, że mnie nie słychać, teraz już słychać. Keys will no longer get stuck when opening the Steam overlay. Jeśli tutaj na przykład wciskałem, zaczynałem od taba, to gdy to zamykałem, to tab ciągle był i ten tab trzeba było odkliknąć, żeby zniknął. I ja miałem ten problem i pomyślałem, to jest taka rzecz, którą może mało kto zauważy, wysłałem to do Valve. I nie wiem ile osób pisze do Valve, no bo patrzcie, beta ma 5% osób, to ilu z was wysłało e-maila do Valve? 5 osób może wysłało e-maile, więc to jest być może dzięki mojemu e-mailowi. Więc właśnie polecam, jeśli macie jakieś bugi, to wysyłajcie. Nie pamiętam tak, jaki ten e-mail był. Może na ekranie dam info. To nieważne. O, i tu jest cała reszta tego filmiku, praktycznie będzie się odnosiła do tego. Czyli już teraz nie można przypisać dwóch rzeczy do jednego klawisza. Nie można sobie przypisać, nie wiem, kupowania dwóch granatów do jednego klawisza, W i czyszczenie decalsów. Ale tutaj mówię specjalnie o tym, ponieważ generalnie czyszczenie decalsów zostało czy to w formie starej komendy z CSGO usunięte, czy w formie nowej komendy, która była jeszcze przez chwilę tam w CS2 na czyszczenie decalsów, ona też została usunięta. Nie da się teraz w żaden sposób czyścić decalsów, ale to nie jest akurat taki problem, bo generalnie jakakolwiek krew, te pociski w ogóle... Aha, ja teraz mam... Aha, ja tu mam stary bind, muszę go odmindować, bo oczywiście bind na przewijanie też nie działa. Nic nie działa teraz, żadne bindy, ale generalnie
No te kule są inne, jak one troszkę czasu miną, tak samo krew się staje wyblakła i już nie przeszkadza, więc w teorii Clear Decals nie jest potrzebne faktycznie. No ale to sobie zaraz rozważymy, tak dogłębnie wszystko przeanalizujemy, co można zbindować, czego nie można zbindować. W każdym razie, Adjustments to Smoke Grenade Sound Timing at Distance. To akurat Bardolf zrobił filmik, James Bardolf. Jak się taki smog rzucał i było się daleko, to na początku było słychać echo, zanim ten smog w ogóle wybuchnął. Pierdołka, ale akurat dziwna, więc czasami nas mogło. Mnie to pamiętam chyba raz zmyliło parę razy, że słyszałem echo, myślałem gdzieś smog wybuchnął, jak ja rzucałem smoka, nie? A okazało się, że to było echo z mojego smoka. Ale dedicator, o, dobra, nie mam teraz słuchawek, ale będzie się słyszeć. Albo dam w ogóle volume 1, patrzcie. Ja nie wiem, czy w ogóle coś słychać, bo nie mam słuchawek, ale słychać. On się teraz tak jęczy. Jeśli zrobię zbyt późno, to nie ma. Nie ma. Jest. Jak widać, też się nie da zrobić clear, no ale to już mniejsza o to. Kolejna właśnie rzecz. Play Radio Dead Cry. Miałem binda zrobionego. Czyli nie można już jęczeć, bo takie... A chciałem, kurde, patrolować tym, to było śmieszne, ale jak widać... Już nie działa. Nawet jak zrobię właśnie Player Radio Dead Cry, to nie działa. No i to jest właśnie ta zmiana. No i tu jest jeszcze ostatnie. Fixed a hole in the wall. Tutaj nie chodzi o naprawienie skanów, które tutaj mnóstwo popsutych, które dalej działają, typu tu jak widać, typu te skany, nie? Tutaj z Negeva ludzie skanują, widziałem, się dziwiłem, o co chodzi. To się da oczywiście mi da skanować i to wszystko. Jeśli widzieliście na Reddicie, jeśli przebywacie, to widzieliście milion tych skanów i tu, no tu wszędzie się da skanować po prostu na tym daście obecnie. Tu się chyba dało jeszcze skanować. Nie no, wszędzie się generalnie da skanować. Znaczy nie wszędzie, ale w wielu miejscach, w których się nie powinno. To Hole in the Wall chyba chodziło im o to, ale nie jestem pewien. O to okienko. Teraz przejdźmy do tych bindów i tego wszystkiego. Tego generalnie jest bardzo dużo do mówienia, więc na początku może przeczytam moje notatki, żebyście już teraz wiedzieli mniej więcej, o co chodzi. Ale na samym starcie, tutaj to co widzicie, autoexec oraz config, to są moje stare konfigi z CSGO. Moje obecne konfigi z CS2 wyglądają inaczej, zupełnie inaczej. I... generalnie o tym miał być filmik, ale teraz ten update też jeszcze dalej namieszał, ale spokojnie będzie filmik. Moje dodatki. Nie działają dwa bindy na jednym klawiszu. To jest self-explanatory, ale to trzeba przetrawić. Nie działa alias, w ogóle komenda alias jakby nie istnieje. Wszystkie bindy z aliasami nie działają, bo nie ma czegoś takiego jak alias teraz. Nie działa egzekwowanie konfigów in-game. To jest po prostu, jeśli na przykład sobie na boty chcecie wejść, macie jakiś tam konfig treningowy, nie możecie go zegzekować. Egzekwowanie konfigów działa tylko w menu, więc można sobie zegzekować na przykład jakiś tam konfig z bindami w menu, można sobie zegzekować swój zwykły po prostu konfig, plik konfig, to będzie przydatne właśnie do przenoszenia naszego konfigu z CSGO właśnie do CS2, o tym będzie osobny film, a to egzekwowanie konfigu zostało wyłączone, ponieważ jeśli Valve chce uniemożliwić zbindowanie dwóch rzeczy do jednego klawisza, a to dlaczego chce uniemożliwić, to też zaraz wyjaśnię. No to jeśli można by było egzekwować konfig, to można by było przecież zbindować sobie egzekwowanie konfigu na jakiś klawisz, a następnie w tym konfigu dać tylko na przykład, dać tylko te dwie komendy. I efekt był taki, no to akurat nie wiem, czy to nie ma jakiegoś opóźnienia egzekwowania konfigu, czy można by byłoby grać na WASD jako egzekwowanie konfigów na każdym z tych klawiszy. W każdym razie, no można by było sobie spokojnie dwie albo nawet 10 komend na jednym klawiszu w ten sposób ominąć i sobie zbindować, nie? Po prostu poprzez exec konfigu, więc dlatego Valve wyłączyło egzekwowanie wszelkich konfigów podczas gry. Autoexec też działa, bo jak się do menu wchodzi, autoexec się sam egzekuje, więc to też na szczęście działa, ale prawda jest taka, że obecnie w autoexecu nie ma praktycznie nic, po prostu co by wymagało tworzenia tego autoexeca, aczkolwiek mi się to ciągle przydaje, ponieważ na przykład mam pewne bindy, na przykład miałem na capslocku mówienie, ale jak wchodziłem sobie na bot, to mój konfig z botami egzekował mi normalnie na tym capslocku noclipa. Ale autoexec z powrotem, jak potem grę zamykałem czy coś, no to z powrotem z tego mi robił mówienie. No i tutaj też takie coś jest przydatne, więc do takich jeszcze zastosowań ewentualnie można mieć autoexec. Next bind na przykład double Q, nie? Na szybkie flashy albo dla AWP-ów na podwójne Q też nie działa. I teraz dlaczego Valve zdecydowało się na usunięcie możliwości bindowania dwóch rzeczy pod jeden klawisz? Myślę, że po pierwsze tutaj jest kwestia tego, że chcą, żeby CS był bardziej jakby accessible dla każdego, żeby nie było zbyt dużo takich skomplikowanych, niewyjaśnionych rzeczy. Chcę, żeby to wszystko było spójne, tak jak w Valorancie, wszystko pięknie. No a to była cała manga CS, żeby sobie wszystko bindować. Ale druga rzecz, myślę, że chodzi też o to, żeby tych jump throwów nie można było bindować i to jest, myślę, też taki jeden z głównych, a może nawet główny powód, bo być może na przykład Valve to cofnie, bo sobie myślę, no dobra, jednak przesadziliśmy, zbyt dużo rzeczy to usunęło, ale fakt jest taki, że jeśli chodzi o zablokowanie możliwości tworzenia bindu na jump throw, który teraz w ogóle nie jest potrzebny i chodzi im o to, że to ma być po prostu skill based, że potrafimy trafić ten timing,
tak, z tego jump throw'a. A prawda jest taka, że o ile ten timing nie zostanie jakby zmniejszony, to każdy kaleka potrafi po prostu smoka w tym samym momencie rzucić, bo to jest giga proste. Ale chodzi o to, że jeśli chodzi akurat o usunięcie tej funkcjonalności, to nie ma żadnego sensu, ponieważ można sobie na przykład po takiemu całkiem staremu zbindować, tak jak na przykład jeszcze zanim był, w ogóle był bin na jump throw, to ludzie mieli zbindowane po prostu, ja na przykład mam B minus atak, no i mam teraz smoka i teraz ściskam B plus spacja, nie? I wiecie o co chodzi. I mamy idealny timing, praktycznie, że no oczywiście jeśli mówiliśmy o bindzie na jump throw, to nie było możliwości, że o jeden tick się machniemy. Ale jeśli na przykład już nierówno naciśniemy ten B plus coś tam, nie? To już może o jeden tick nam się różnić, ten smok może powiedzieć zupełnie inaczej. Teraz nie ma to żadnego znaczenia już, bo ten timing, żeby tego smoka puścić i skoczyć, jest tak gigantyczny, że każdy to potrafi zrobić. I każdy smok, który się rzuci, jest automatycznie zawsze zaokrąglany po prostu do tego samego momentu. Więc została jeszcze bardzo ciekawa rzecz, czyli lista usuniętych i dodanych komend. Ale na początku sobie tutaj przeanalizujemy dla porównania, czysto dla porównania, mój stary config z CSGO i autoexec z CSGO, który i tak już przeszedł pewne zmiany w momencie wyjścia tego CS2 i jak już musiałem te konfigi przerobić, a teraz będzie jeszcze więcej zmian. Więc tak sobie tylko podsumujemy, nie? Toggle command zostaje, slot zostaje, movement to już oczywiście usunięta i tak decals nie działają. Radio, ciekawe, bo te komendy akurat też w tym momencie nie działają, do tego zaraz przejdziemy. Find the bomb, jakiś kompletnie zaawansowany bin, który w ogóle w CS2 nie działa, ale też wymagał aliasów i innych rzeczy, to będzie w autoexecu, nie działa. Spin karambit, nie działa. Tu jest bin na zapisanie, o to jest ciekawe, bin, bo to nie działa na wielu różnych poziomach, nie? Jest bin na zapisanie pozycji i potem drugim klawiszem się robiło teleport, nie? To było giga przynajmniej do ćwiczenia smugów i tak dalej. No widzieliście milion razy, jak tego używa na filmikach. Wielu z Was pewnie z tego korzysta. Co ciekawe, write IP też zostało usunięte. W tym dzisiejszym update zostało usunięte write IP, bo pamiętam, na końcu listy to było. Ale generalnie w CS2 została usunięta możliwość, ta komenda też nie działa, conlog file. Jest to jakby już na drugim poziomie nie działało. Na trzecim poziomie już teraz nie działa, bo komenda getPostExact oraz komenda getPost, czyli wyświetlenie koordynatów naszych, jest też usunięta. I chyba na piątym poziomie ten bin nie działa, ponieważ, tak jak już pewnie się domyślacie, można tylko jeden bin po to zbindować. Czyli tylko pierwszy bin będzie działał, write IP, który akurat nie działa. Więc to jest wszystko totalnie teraz pomieszane. Kolejny bin L i tutaj włączanie X-raya na demkach. Już to nie działa, teraz będę musiał mieć dwa osobne klawisze. Demo toggle pause, ciekawa akurat, no, a do tego zaraz przejdziemy, nie działa. Tu miałem w ogóle zmienianie skyboxów, które teraz w CS2 nie można zmieniać skyboxów, ale akurat to jest zwykły bin z toggle, więc działa. Tu jest tutaj bin z autoexeciem switch, czyli ten podwójne Q, nie działa, to już mówiłem. Co tu jeszcze? No, dwa bindy w jednym, czyli oczywiście nie działają, dwa bindy w jednym oczywiście nie działają, czyli tylko teraz pod T mamy pierwszy bind, który się liczy, czyli give weapon AK-47, czyli jeśli będę miał ten bind i sobie wejdę do CS2, to oczywiście mi tego kałaszka nie kupi, ponieważ tylko pierwsza komenda, a ona jest tylko na SVG. Co tu dalej jest? To oczywiście nie działa, dwa bindy. Te bindy też nie działają, tak samo, taka sama po prostu zasada, nie? Tylko pierwszy z nich będzie działał, a oczywiście na SV, czyli 0 na matchmakingu, no nie da mi teka, tylko trzeba go kupić, więc tylko trzeba zostawić sobie Bytec9. A to już takie w miarę normalne, plus DAG, plus Speed, o, to tyle zmienione, nie? Bo to będzie w filmie o konfigu. Już nie ma plus Speed, tylko plus Sprint na Walka jest komenda. To też warto wiedzieć. Tu jest też parę różnych komend w jednym, też nie działa. O, kolejna rzecz. Increment var CLRighten. To w ogóle po staremu to miałem zrobione. Mogłem zwykły toggle CLRighten 0,1. Ale oczywiście nie istnieje lewa ręka w CS2, co być może jeśli nie graliście, to sobie nawet nie zdajecie sprawy, ale bo mało kto o tym mówi, ale nie istnieje. Więc to jest ciekawe. Zwykłe komendy z toggle działają. Toggle CL Crosshair Gap też normalnie działa. I bin na przewijanie, to mówiłem, nie działa. O, jeszcze miałem fajny bin na HUD Cinema, że jak no, nie będę tłumaczył, ale to i tak chyba nie działałoby, bo to inaczej by się wyglądało. Bin na niszczenie smoka. Dwie rzeczy w jednym, czyli pingowanie oraz noclip, nie działa. No i to jest tyle z bindów, czyli no, połowa bindów do kosza. Autoexec teraz, te w ogóle nie działają, no bobów nie ma, no to w ogóle tutaj są tylko praktycznie wszystkie bindy moje, niektóre są poukośnikowane, bo nie korzystałem z niej już nawet w CSGO. Wszystkie aliasy, gdziekolwiek jest alias, nie ma takiego czegoś jak alias. Miałem zarąbiste bindy, które były po prostu no giga ułatwieniem, typu gdzie one są. Alias DC Disconnect, tylko dawałem konsolę DC, nie? Bo DC są pod palcami tak równo, że można tylko sobie kliknąć tak DC Enter. Tak samo miałem różne inne, na przykład 1-1 oznaczało egzekwowanie konfigu z botami, nie? Różne inne, TZ oznaczało włączenie aimbotów. Nie ma żadnych aliasów już teraz. Oczywiście można sobie zbindować na przykład, nie? Bind C
Map Aimbots, nie? No ale to jest dodatkowy klawisz, no i mało kto z Was ma tyle klawiszy na klawiaturze. Co ciekawe, o tym zaraz powiem, ale już mogę równie dobrze teraz powiedzieć, ta komenda w CS2 została w tym update'cie też usunięta, więc w autoexecach można ją usunąć. Już to nie działa, a no niby to coś poprawiało z dźwiękiem w CSGO. I teraz ostatni aspekt, czyli usunięte komendy. Tu jest też dużo ciekawych rzeczy, więc plus dla Was, dla tych, którzy dotrwali. I też dla tych, którzy dotrwali, też można zostawić suba i łapkę. Pierwsza sprawa, dodawanie botów nie działa. Kikowanie botów też nie działa. Patrzcie, bot, add, ct. Nic się nie dzieje. Bot, add, tero. Nie ma w ogóle takich komend, jak pisałem. Już wcześniej się nam pojawiało, nie? Podpowiedź. Nie ma takiego czegoś. I to jest jedna z tych rzeczy, które spodziewam się, że być może zostanie zastąpione jakąś inną funkcjonalnością, typu, nie wiem, coś będzie dodany, jakiś element, jakaś taka opcja, nie wiem, wizualna, coś bardziej przystępnego, że można, nie wiem, gdzie sobie kliknąć w jakiś plusik na ekranie i będzie można dodać boty czy coś takiego. Spodziewam się, że być może dlatego tutaj taka rzecz została usunięta, bo wątpię, żeby Valve było aż tak głupie, bo Valve nie jest aż tak głupie, żeby usunąć tak podstawową rzecz jak dodawanie botów, kikowanie botów i tak dalej. I tego typu usunięcia komend, które jakby nikomu nie szkodzą, ale no to będzie też widać w kolejnych rzeczach, bo niektóre właśnie komendy widać, że są usuwane pod jakąś inną, nową funkcjonalność, która te komendy zastąpi, więc będą jakby zbędne. Aczkolwiek dla mnie komenda nie jest zbędna, no ale. Komenda, że napisali, że Impuls 101 nie działa, ale Impuls akurat ciągle nam podpowiada. I Impuls 101, gdybym na przykład sobie teraz kupił dużo broni, to Impuls 101 daje nam dojechać. Więc to jest jedna z tych rzeczy, które sobie zapisałem tam też dalej, które niby zostały usunięte, ale jakoś nie zostały. Kolejna rzecz, Bind Toggle, coś takiego. No to ja oczywiście mam tą komendę inaczej, bo to już nie działa, bind toggle, to zostało usunięte, ale ciągle działa zwykły toggle, czyli moje bind F3, toggle volume takie wartości, to dalej działa bez problemu, więc jeśli macie gdzieś tam użyte bind toggle, to będziecie musieli zmienić sobie na zwykły po prostu bind coś tam i potem toggle dana. O, wiecie o co chodzi. Nie ma komendy apply crosshair code, czyli jakby przez konsolę można było sobie jakiś tam kodzik użyć, teraz to można tylko przez menu gry zrobić. No nie wiem czemu tak się usunęli, no ale okej, okay. Clear w konsoli nie działa, no to już chyba mówiłem, dla tych wszystkich, którzy mają OCD albo coś, no to nie można sobie konsoli wyczyścić, niestety, szkoda. A to jeszcze nie przydawało się czasami, nie wiem, jak ktoś jest streamerem, albo coś, jakaś komenda była. Next rzecz, co ciekawe, usunięto bindy radiowe, te pod B, L oraz I, ja je miałem. No, te różne potwierdzam, hurra, dziękuję i tak dalej. Nie da się obecnie ich zbindować, jak nawet jak sobie wejdziemy tutaj w opcję, klawiatura i mysz, i damy sobie tutaj wiadomość radiowa B, nic się nie dzieje, jak klikam B. Przypuszczam, że to jest po raz kolejny przygotowanie pod jakąś inną funkcjonalność i na razie po prostu ci, co grają betę, będą musieli przecierpieć, że nie można, nie ma żadnych komend radiowych. Więc być może uznali, że to jest w ogóle relikt i będzie to czymś innym zastąpione. I to się też wiąże z tym, że inne, tam chyba w ogóle te radial menu zostało też usunięte, bin na to, że też się tego nie da włączyć teraz. Więc pewnie po prostu będzie coś innego. Tak, usunięto masę komend związanych z odtwarzaniem DEM, więc to potwierdza, że system DEM i powtórek będzie całkowicie przeworkowany. Wszystkie jakieś, nie wiem, no, tych komend było masę, jakieś, nie wiem, pauzowanie dema, demo, coś tam, go to tick, jakieś wszystkie komendy, które pozwalają nam, tym na przykład szczególnie jakimś tam analistom albo prosom, właśnie sobie sprawnie przeglądać dema, no to te komendy już nie działają, ale przypuszczam, że to będzie po prostu inaczej wyglądało, więc tu nie ma co się jakby pluć o co. Next, usunięte komendę first person, już nie działa, ale co ciekawe, third person, jak widać, ciągle działa. Jeśli wpiszę third person, to jedyny sposób, żeby te third person włączyć, to będzie zamknięcie albo botów, albo gry. Nie można tego first person po prostu wpisać. Nie wiem dlaczego, jak już usuwają, to mogli albo żadnej z tych dwóch, albo obydwie. Dziwne. Next, usunięto get post, to już pisałem, bin na teleporty idą do kosza, jakiekolwiek inne funkcjonalności po prostu z pozyskiwaniem pozycji, typu nie wiem, na przykład, że sobie stoimy w tym miejscu i chcemy bot place i potem tą komendę dokładną, żeby w tym samym miejscu go postawić, też się przydawało czasami, nie wiem czemu, get post było fajne akurat, nie? Next, komenda kick, czyli na przykład byliście właścicielem serwera, czy to lokalnie, to mogliście kick i tutaj jakieś Steam ID dać, albo na przykład jak byliście na swoim jakimś innym serwerze, to aircon kick i tam Steam ID czy coś, nie, no to też się przydawało, teraz to już nie działa, więc dziwne. O, net status też został usunięty, bo jak się to wpisywało w CS2, to jest typowo komenda chyba z CS2, aczkolwiek nie jestem pewien, to pojawiało się ile pakietów wysyłamy i odbieramy. Więc to chyba devowie nie chcieli tego, żebyśmy to widzieli. Pewnie to przykuło ich uwagę, bo jakby wszyscy sprawdzali na Reddicie te pakiety i tak dalej. Do decrate'u chcieli dojść. Następna komenda net fake lag. To było akurat spoko, nie? Wiecie, czym jest fake lag? Fake lag? No nie ma, faktycznie. Czyli można było sobie jakby ping na botach ustawić, nie? Czyli można było sobie tam przetestować feeling czegoś albo jakieś inne techniki. No to są takie techniczne rzeczy, ale wiecie, ja mam dosyć taką zaawansowaną publikę, więc jeśli ktoś, przypuśćmy, nie wiem, 5% osób by kiedyś korzystało z jakichś tam zaawansowanych, rzadkich komend, które tutaj podałem, to będzie potem zdziwiony, że się nie da, że coś nie działa i tak dalej, no to po tym filmiku gdzieś tam im może się w pamięci zapiszę, ale wiem, że
Większość może irytować, że gadam o takich pierdołach. A i tak tych komend, nie wiem, może pokażę, tych komend było tyle. Ja wszystkie tutaj przejrzałem. Także to i tak jest niewiele z tego, co tutaj zostało usunięte i dodane. Mam nadzieję, że Wam się filmik przydał. Jeśli tak, łapka w górę, subik można dać. I no, to jest chyba tyle. Już tego nie przedłużam na razie.